W przeliczeniu obecnych radnych stwierdzam, że dzisiejsze zebranie sesyjne jest zdolne do podejmowania, posiada kworum, jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności jest tych się po sali. Proszę Państwa, drugim punktem jest przyjęcie porządku obrad. Państwo radni dostali porządek obrad obejmujący punkty 3.1.1 i 3.2.1. Wobec posiedzenia przed sesją Komisji Infrastruktury jest propozycja wprowadzenia punktu 3.2.2 w sprawie projektu uchwały w sprawie rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce 289/2, obręb 46 pod górze przy ulicy Kredry 73. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Proszę Państwa, w związku z powyższym przedstawiam pod głosowanie przyjęcie uzupełnionego porządku. To ja jeszcze chciałbym zgłosić jeden projekt uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie dzierżawy działki numer 259/2/4, który już procedowaliśmy, także myślę, że sprawa to jest znana większości radnych. Wniosek jest skierowany, znaczy uchwała jest skierowana na wniosek mieszkańców. Proszę Państwa, wpłynął wniosek o włączenie projektu uchwały w trybie artykułu, w trybie paragrafu 21 regulaminu dzielnicy. Tryb nagły pod obrady sesji w dniu 23.11.2000. Wniosek ten nie posiada opinii komisji ani opinii zarządu. Dobrze, ale procedowanie należy. Tak. Proszę Państwa, w związku z powyższym stawiam, wpłynął ten wniosek o uzupełnienie porządku obrad. W którym punkcie? No najlepiej pierwszym, bo mieszkańcy są w tej sprawie. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Kto się wstrzymał? Nie. Stwierdzam, że... Bóg się wstrzymał. Proszę? Bóg się wstrzymał. Bóg się wstrzymał. Stwierdzam, że punkt został przyjęty. Uchwała będzie procedowana. Porządek obrad zostanie uzupełniony o ten punkt. Tak? W związku z powyższym proponuję wprowadzenia w punkcie 3.2.2, przy czym zmieniony będzie porządek. Zajmiemy się procedowaniem tego wniosku w pierwszym punkcie porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem uzupełnionego porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zgłosić.
Ja zgłaszam wniosek obronny, żeby o przerwę oraz o zwołanie posiedzenia komisji. Który? Infrastruktury dla opiniowania tego wniosku. Oraz posiedzenie zarządu, żeby się zapoznało z projektem uchwały. Bardzo mądrze. Panie przewodniczący, jeśli można, chciałbym zabrać głos. Ja chciałbym Państwu w ogóle wyjaśnić tą sytuację, bo sytuacja prawdopodobnie jest Państwu błędnie. Został zgłoszony. Został zgłoszony wniosek formalny, więc proszę, że tak powiem. Na komisji się ogłaszam. No coś tu jest. Wniosek formalny, panie przewodniczący, zgłoszę wniosek formalny, to należy go przegłosować. Ale to zdanie, które chciałbym zabrać w tym temacie. Bardzo proszę. Bo do tego mam pełne prawo. Dobrze. Ja tutaj do Państwa pismo miesiąc, półtora miesiąca temu z prośbą o opinię w sprawie zaopiniowania dzierżawy części działki, może ja będę numerami mówił, bo i tak to nikomu nic nie mówi, przy ulicy Goryczkowej, gdzie od kilkudziesięciu lat znajdowały się śmietniki mieszkańców ulicy Żywieckiej w liczbie około 2000 osób. Ponieważ przez wiele lat te śmietniki były otwarte, bo śmieci nigdy nie były własnością jakąś czyjąś, były zawsze niczyje, do tego śmietnika przyłożono wszystkie śmieci. W ostatnim czasie, ponieważ koszt śmieci coraz bardziej wzrastał, bo dzielnica się rozbudowała, nie tylko dzielnica, bo i sąsiednie również, to zaczęto przywozić pod te śmietniki śmieci, no najczęściej z domków, gdzie kontenery były za małe na to, żeby wywozić odpady i podrzucano je pod ten śmietnik. Jak wyglądało? No Państwo w większości chodziliście tą ulicą i znaliście tą sytuację. W tym okresie również teren był utwardzony przez AZM Podgórze, bo kiedyś zarządzało całym osiedlem. To są mieszkania komunalne. I śmietniki znajdowały się w tym miejscu. Zarządcą wtedy jeszcze nie wspólnoty, ale tej wspólnoty mieszkaniowej czy żywieckiej od 18 do 44 była AZM Podgórze, które w międzyczasie utwardziło ten teren poprzez położenie płyt betonowych i dobetonowanie fragmentów. Także teren był terenem utwardzony. Jak Państwo wiecie, w ostatnim czasie również starania podjęliśmy, bo ja za poprzedniej kadencji już czyniłem takie starania, aby teren został uporządkowany, a wspólnoty namawiałem do tego, aby bo tam w tej chwili w ramach przekształceń dużo mieszkań zostało wykupionych i działają tam wspólnoty, które poprzez jednego zarządcę, którą jest znowu spółka, która się zajmuje zarządzaniem naszymi zasobami, to tak jak spółdzielnia mieszkaniowa przy ulicy Jagodowej, chcąc uregulować stan prawny, wystąpiła do ZIKIT-u, a to trafiło do Wydziału Skarbu Miasta ze względu na różne inne uwarunkowania. Trafiło to do Wydziału Skarbu Miasta, który zaczął to procedować, aby uregulować ten status, żeby wspólnoty płaciły dzierżawę za ten teren. W międzyczasie oczywiście zostało to również utwardzone przez dzielnicę, uporządkowane z zamiarem obok naszych śmieci, kontenerów, bo taka była rozmowa i takie były uzgodnienia, postawić dzwony do segregacji. Oczywiście, proszę Państwa, jak w całym mieście Krakowie, każdy z nas płaci śmieci. Są tutaj mieszkańcy domków, właściciele jednorodzinnych i mają umowy odpowiednie, ale wspólnoty również mają umowy na wywóz śmieci, za które płacą. Dotychczas było tak, że my mieliśmy trzy potężne kontenery, które nigdy nie wystarczały na ilość śmieci. Teraz, proszę Państwa, jest pięć boksów, nie chciałbym skłamać, ale co najmniej połowę albo jeszcze więcej mniejszych i nagle się okazało, że naszych śmieci wystarczy, że one się tam mieszczą, z tym, że są już zamykane. Bo żeby było jeszcze jasność, to te śmieci, które nam podrzucano, my opłacaliśmy. Bardzo często dodatkowymi kontenerami. I koszty nam wzrastały. I tak jak ci, którzy nam te podrzucali śmieci, oczywiście nie patrząc nawet bardzo często, żeby wrzucić do środka, ale rzucając obok, powodowało to zaświecenie totalne. Jak Państwo znacie również sytuację,
Tam obok jest kaplica, zresztą umówmy się szczerze, nawet gdyby nie była kaplica, to nie może tak być, aby ktoś, kto nie chce płacić za śmieci, podrzucał komuś innemu i obarczał tym ciężarem inne osoby. Sytuacja według uchwały o porządku regulaminu utrzymania czystości w mieście jest bardzo jasna i klarowna. Każdy obywatel płaci za śmieci, czyli wszyscy mieszkańcy posesji są zobowiązani do zawarcia umowy z jakimkolwiek działającym na rynku firmą, która zajmuje się wywozem śmieci komunalnych. My również jesteśmy takimi abonentami, płatnikami i płacimy za śmieci. Ja mogę o sobie powiedzieć, że razy 7, więc płacę dość dużo za te śmieci. I składamy tam ciągle. I w tej chwili doprowadziliśmy do tej sytuacji przy pomocy również oczywiście Rady Dzielnicy, ale mogę powiedzieć, Rada Dzielnicy wykonuje różne zadania w różnych miejscach i nie zawsze służą to bardzo ogółowi, ale konkretnym osobom, jak chociażby, no, a zresztą nie będę wymieniał, każda ulica, która jest, jest dostępna. Teraz zmierzam do rzeczy, do uchwały. Nie może być tak, aby te śmietniki były w sposób otwarty, bo jeżeli Rada Dzielnicy proponuje, aby śmietniki były otwarte, dostępne dla wszystkich mieszkańców wspólnot, które za to płacą, to oczywiście jest propozycja, aby Rada Dzielnicy wyasygnowała środki, zapłaciła MPO i MPO będzie wywoziła ten kontener. Zapewniam Państwa, że w skali miasta Krakowa nie ma takiego przypadku, aby ktoś domagał się, żeby śmietniki były otwarte. Po prostu taki jest regulamin, taka jest uchwała, że każdy jest zobowiązany płacić za te śmieci. Oczywiście zmieni się dramatycznie sytuacja, jak Państwo już o tym wiecie, od 1 lipca przyszłego roku śmieci będą własnością miasta, będziemy płacili kilkakrotnie więcej za te śmieci, ale obowiązkiem miasta będzie wywozić również te śmieci, co nie zmieni statusu tego, że te śmieci, jeżeli nie będą zamknięte te kontenery, to dalej ktoś będzie przywoził i mógł wyrzucać. Natomiast teraz widać tego ostatecznie jest, że jest pewna estetyka, doprowadziliśmy do tego, co chcieliśmy, wspólnie z dzielnicą, mieszkańcy też na tą pomoc liczyli, są takimi samymi płatnikami podatków jak wszyscy inni i teraz oczekujemy, że Rada po uzyskaniu nowych informacji zmieni swoje stanowisko, bo ma do tego pełne prawo. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, że Wydział Skarbu Miasta w piśmie, które wpłynęło dzisiaj do Rady Dzielnicy, myślę, że można je wyciągnąć, przedstawić do komisji, stwierdza, że wszelkie opinie wydziałów merytorycznych są pozytywne. Czyli nikt nie widzi przeszkód, zarówno zarządca tego pasa drogowego, jakim jest ZIGIT, jak Wydział Kształtowania Środowiska, no i pewnie jeszcze kilka instytucji po drodze, które się musiały wypowiedzieć w tej sprawie. Dlatego z tą sprawą tutaj z mieszkańcami wraz przyszliśmy, aby wyprostować pewną sprawę, która została naszym zdaniem no, krzywdząco potraktowani tej wspólnoty, która mieszka przy ulicy wspólnoty. No Żywieckiej. Wspólnot. 18 wspólnot. Czyli wszystkich bloków. Wszystkich bloków od 18 do 44. Żeby była jasna sytuacja, każdy z mieszkańców ma prawo posiadać klucz, ma prawo. Jeżeli ktoś nie posiada i mówi, że tam nie ma klucza, tak jak Kosiba, to ja mogę zadzwonić zaraz po Piotrka i Piotrek na pewno ten klucz posiada, bo nieraz żeśmy rozmawiali. No ja z nim rozmawiałem, dlatego byłem zdziwiony, że on mi powiedział, że nie będzie. Panie radny, bo chciał pan mówić o czymś innym. Nie, z Piotkiem Kosiwą rozmawiałem. Ale o czymś innym on nie zrozumiał na pewno pana sprawy. Ja też teraz pierwsze słyszę, że wszystkie bloki mogą wyrzucać. Ale oczywiście, że wszystkie. Nawet zauważyłem jedną rzecz, żeby panu powiedzieć, że niektórzy mieszkańcy, pewnie poprzez znajomości z ulicy Goryczkowej, również mają klucz do tych budek. Bo sam zaczepiłem kiedyś pana, jakim prawem wrzuca do naszych śmietników. Powiedział, ktoś mi tam powiedział od górki, a mówi, wie pan, mam klucz i wrzucam do środka. No dobrze, dziękuję bardzo. No, wrzucam do środka. Kloszarzy mają klucze. Nawet kloszarzy się okazało, że mają klucze. Tak, ja też już widziałem.